Jak bardzo wzrosła wartość drużyny wasza, jeśli chodzi o tę świadomość po takim pobycie w Rimini? Bo widać było fantastyczną atmosferę na zewnątrz, wewnątrz pewnie było jeszcze lepiej. Tak, no to nie jest nic udawanego ani sztucznego, pod media bym powiedział, ale ta grupa naprawdę się lubi, umie ze sobą spędzać czas, umie żartować raz mocniej, raz lżej. Jeśli ktoś ma tylko jakieś problemy lub gorsze dni, to wiemy, jak do każdego mniej więcej człowieka podejść i staramy się wspierać. I naprawdę nawet po tylu dniach nie mam tych chłopaków dość. Oczywiście bardzo chętnie od nich odpocznę w tym momencie, bo dużo bardziej stęskniłem się za rodziną niż za tym, żeby z nimi trenować. Ale naprawdę ta grupa jest mocna pod wieloma względami, nie tylko siatkarskimi. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o tej reprezentacji po takim długim pobycie w jednym miejscu? Utwierdziłem się, że po prostu ta grupa jest naprawdę ze sobą dobrze zżyta i dobrze się rozumie, i że to nie jest jakiś tam tylko mit albo twór na same turnieje, tylko jak widać przez cały tak długi okres możemy ze sobą spędzać czas w różnych formach i to po prostu działa w tej ekipie, bo w różnych ekipach byłem i wiem, że nie wypaliłoby to w 90% w innych drużynach, w których gra. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Liga Narodów jest tylko elementem przygotowań do tej imprezy docelowej, czyli Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ty powiedziałeś, że sam wyjazd do Tokio to nie jest satysfakcjonujące, bo wy macie ten jeden cel, który chcecie zrealizować. Tak, no Rimini powtarzaliśmy to na okrągło, że dla nas to są tylko i wyłącznie przygotowania, że udało nam się wrócić z medalem, super. Ale najważniejsze, że w zdrowiu i mam nadzieję, że w dużo lepszej formie niż jak byliśmy tam pierwszego dnia, bo taki był nasz cel i uważam, że go bardzo dobrze zrealizowaliśmy. My tam mieliśmy rywalizację na pozycjach i nie tylko graliśmy z przeciwnikami, tylko my graliśmy jeszcze o to, żeby w oczach trenera dobrze wypaść i dostać ten bilet do Tokio. Więc proszę mi uwierzyć, że naprawdę było dwa razy albo trzy razy więcej stresu niż na kolejnym normalnym meczu, bo każdy chce tam jechać. Teraz już wiemy, kto jedzie i mówię, mam nadzieję, że wszyscy, co tam jadą, są świadomi tego, że samo pojechanie nas po prostu, nie mówię o dziennikarzach, o prezesach i tak dalej, tylko nas, naszej grupy, nie zadawala tam samo pojechanie, bo polska siatkówka w miarę regularnie jest na igrzyskach, więc to jest okej, ale fajnie by było w końcu ten ćwierćfinał przejść, a potem na ten moment powiem jakikolwiek krążek przywieźć do Polski.